Buongiorno, buongiorno. Dzień dobry w kolejnym dniu naszych włoskich wakacji. Słuchajcie, dzisiaj mamy 16 sierpnia. Przeskoczyliśmy tak naprawdę jeden dzień, bo wczoraj nic się specjalnie nie działo. Poza tym było święto, więc spędziliśmy je rodzinnie. Później byliśmy na pizzy, także mówię, nic specjalnego. A w tej chwili, jak widzicie, ja wybieram się właśnie na plażę. Zostawiłam Maxa w domu, ponieważ od rana urzęduję z Danielą w kuchni i robią frittaty z makaronu, które później zabiorą ze sobą na plażę. A dzisiaj kolejny upalny dzień, jest godzina 10, a już mamy 26 stopni, więc całkiem fajnie. No, a wieczorem wybieramy się do miasta, które nazywa się Gaeta, i tam będziemy spędzać właśnie wieczór, kolację, bo jedziemy do jacht klubu. Będziemy się dobrze bawić, jak codziennie. Czyli dzień jak codzień, w ciągu dnia relaks, później odpoczynek na plaży. Czekajcie, dobrze idę? Dobrze idę. Relaks na plaży w ciągu dnia, a wieczorem jak zwykle dużo jedzenia, zabawa do rana. No, prawie w ogóle nie śpimy, ale nieważne. Takie są właśnie wakacje. Tutaj idę i widzimy się już na plaży. Żeby nie było, właśnie doszły frittaty, które zrobił dzisiaj Massimo z samego rana, które robił razem z Danielą, więc teraz mamy czas na obiadek i na siestę na plaży. No i oczywiście obowiązkowo birra peroni. Włoskie peroni, najlepsze na plaży. A tak, też to chciałam wam pokazać, to jest świetny patent na poduszkę na leżaku, czyli ta podróżna poduszka, którą zabieramy zawsze ze sobą do samolotu. Słuchajcie, ona się idealnie sprawdza na plaży. Na leżakach jest po prostu genialnym rozwiązaniem. Ja już jestem prawie gotowa na dzisiejszą imprezkę. Mam na sobie sukienkę, którą pokazywałam wam we vlogu przed moim wyjazdem, że musiałam ją poprawiać u krawcowej. No i zobaczcie, nie wiem ile ona ma lat, sukienka z Zary, ale leży perfekcyjnie. Długa oczywiście, piękna, falująca, lekka obalenizna. A piękny rozświetlacz, delikatny makijaż. I można jechać na imprezkę. I just wanna be with you right now. 너의 기억 속에 남아서 I just wanna be.
goes as I am. 나의 의자에 나만의 농기를 느껴. A teraz bardzo proszę, mamy spaghetti con le vongole. Buongiorno, buongiorno, dzień dobry, 17 sierpnia, czyli dzień moich imienin. Wczoraj spędziliśmy bardzo przyjemny wieczór w jachtklubie. Świętowaliśmy przedpremierowo, że tak powiem, moje imieniny. Ale bardzo się cieszę, bo był wieczór jazzowy. Cudowny, po prostu cudowna atmosfera. Później zebrało się bardzo dużo ludzi. No a dzisiaj w planach mamy znowu wycieczkę, że tak powiem, do Goethe. Ponieważ wczoraj zarezerwowaliśmy stolik w restauracji, która nazywa się La Pescheria. Jedna z takich najlepszych restauracji, jeśli chodzi o owoce morza i ryby, właśnie w Goethe. I będzie spora ekipa, bo będzie nas dzisiaj 12 albo 14 osób. Zamówiliśmy tort, a teraz uderzam na plażę. Nie mogło być inaczej. Jest piękna pogoda, 27 stopni, godzina 10, więc mam w planach dzisiaj relaks i znowu wieczorem jedzenie, picie, balowanie. No takie, słuchajcie, wakacje. Proszę, proszę, jak pięknie. No, lecę. Satisfying you while I keep bleeding. I don't know why you act like you wanna take a piece of my heart. I guess I get yours, 'cause I just don't know. Something in your eyes. Czas na małą popołudniową przekąskę, czyli kawka i tarallo neapolitańskie. Taka moja polecajka, jeśli kiedyś będziecie w Neapolu, to gorąco Wam polecam, musicie tego skosztować. Neapolitańskie taralli, wykonane właśnie z takiego ciasta, które jest bardzo fajnie takie chrupiące, pełne pieprzu, więc dosyć mocno pikantne, z orzechami, idealne do piwa. Coś przypomina troszeczkę takie nasze precle, no ale smak jest zupełnie inny. Także czas na tarallo i kawusie. A co tu się dzisiaj dzieje u nas nad basenem? Zobaczcie. Jest też lody. Tak, lody, dzieciaki, muzyka, zobaczcie. Pełna organizacja tu. Słuchajcie, przyjechaliśmy na chwilę pod kawiarnię, cukiernię, gdzie tutaj właśnie robią ten mój tort imieninowy, który dzisiaj zabieramy do restauracji, do której jedziemy wieczorem. Mam nadzieję, że będzie dobry, bo na taki wygląda. Podobno wszyscy go uwielbiają. Ma mieć w środku krem. Taki budyniowo-waniliowy z dodatkiem wiśni. Zobaczymy. Słuchajcie, zamówiliśmy ten tort tylko i wyłącznie dlatego, że podobno wszyscy Neapolitańczycy go uwielbiają i się nim zachwalają i zachwycają i w ogóle mówią, że jest najlepszy i ta cukiernia, w której właśnie go robią, to miejsce, w której robią ten tort, też podobno jest najlepsza. Więc mam nadzieję, że sprawimy im niespodziankę właśnie taką imieniową. Także czekam na Massimo. Zaraz powinien przyjść i przynieść ten przysmak. Będziemy kosztować oczywiście dzisiaj wieczorem.
No i proszę bardzo, torta Polaka odebrana. Auguri a mio amore. Dziękuję, kochanie. Una torta Polaka, per non dimenticare la Polonia. Tak, tak, żeby to był jeszcze polski tort, to by było super, a to nic nie ma wspólnego z polskim tortem. No to od razu wam mówię, tylko się tak po prostu nazywa. Dobra, jedziemy po resztę ekipy i zawijamy się do restauracji. Patrzcie, jak ona tutaj wygląda, jak tu wygląda ten tort, już pokrojony na kawałki, więc idealnie. Santa Anita oggi, a Santa Anita oggi, auguri, auguri, viva l'estate, viva l'amicizia, un momento, auguri, auguri all'estate. No i mamy 18 sierpnia. Cały dzień się, słuchajcie, dzisiaj nie odzywałam, bo nie zabrałam ze sobą kamery na plażę. Po prostu był totalny relaks po wczorajszej imieninowej imprezce. Ale za moment wychodzimy, bo idziemy na koncert Nino D'Angelo, który jest tutaj w Baja Domizia. Także musimy się streszczać, bo oczywiście samochód zostaje na parkingu. Mamy kawałek do przejścia na arenę, gdzie będzie właśnie koncert. Ale po prostu wszyscy mają takie, wiecie, nastroje idealne, chodzą, śpiewają, więc zapowiada się super. No i oczywiście zrobię wam jakieś tam małe zajawki, pokażę, co się będzie działo. Ragazzi! Salutate, salutate! Salutate! È cagnata vita, è cagnato niente, è cagnata musica. Cito tutto quanto, forse una Francia in un carne d'uomo. Ma non ci vorrà mai più, e non ci guarda mai più, tenendo il luce in terra. E non ci parla mai più, non lo sapevo proprio più. Ci si ma faccio a guerra. Voglio una canzone d'amore, che mi abbracci. Voglio una canzone d'amore. Dalla c'è chi non sa più come vanno le giornate quando tu non vuoi quando finito il cuore ci arriva. Te lo sembro un po' di più. Quando è notte sta scelta pure tu, questa guerra mente e cuore, quanto tempo durerà, io ho perso, forse tu l'hai vinta già. Sì, stanotte non è più paura, tu non c'è, non è da aspettare, è morta la musica. Sulla casa è qua, hai ragione, ma non riuscirò, ma non la devi cantare, così scendo giù, e mi sciuderei, mi sei figlio di scontrare, già ti sapevo. Io aspettavo a te, che sei venuto a Santa,
chyba żurur na nowo, na życia boli. Delle mie canzoni per sempre e per tutta la vita. Forza Napoli! Dzień dobry, buongiorno. Wybaczcie, że w okularach, ale świeci bardzo mocne słońce. Natomiast zmieniliśmy miejsce naszego pobytu. Przyjechaliśmy do domu tutaj nad morzem do Enzo i Eleny, czyli do starszego brata Massimo. Jesteśmy już prawie gotowi, zaraz ruszamy na plażę. To jest miejsce, w którym spędziliśmy wakacje, już nie pamiętam kiedy, jakieś chyba 3 lata temu. Wtedy pokazywałam wam przepiękne drzewka cytrynowe, które tutaj Elena ma. Drzewka figowe. I słuchajcie, zaraz pokażę wam je kolejny raz. Patrzcie, jakie cuda. Figi. Mamy tutaj, proszę bardzo, drzewko figowe w ogrodzie. Moje marzenie. Mieć kiedyś takie drzewka w ogrodzie. Ale u nas w Polsce to raczej nierealne. Zobaczcie. Widzicie to? Czekajcie, jeszcze wam tutaj pokażę. O, proszę bardzo. Cuda, ale tutaj jest oczywiście jeszcze kilka drzew cytrynowych. No przecież muszę wam też je pokazać. O, zobaczcie, jak pięknie rosną. Ile ich tutaj jest. Cytryny. Proszę bardzo. Taki widok z rana. Ale żeby nie było, Elena w ogrodzie ma też piękną bazylię. Rośnie tutaj w kilku miejscach. Zobaczcie. Zapach. No. Cudo. Kochanie, ty dzisiaj robisz obiad, kolację? Tak, ja robisz kolację. Dzisiaj ty robisz dzisiaj kolację. Co będziesz robić dzisiaj na kolację? Bo widzę, że tu jest ryba, się będzie smażyć. Makieruni, allorate. A tu już coś gotuje? No, to tylko woda. Woda. I pomidorki, zobaczcie. Pycha.